Od swojej młodości, kiedy zacząłem czytać Pismo Święte, proroctwa Apokalipsy szczególnie mnie, że tak powiem, przyciągały. Fascynujący świat proroctw, biblijnych przepowiedni i zapowiedzi, przedstawiony w księgach Daniela i Apokalipsy, zawsze wzbudzał moją ciekawość. Interesowało mnie to, co się stanie w przyszłości, tej bliższej i tej dalszej. Interesowało mnie również to, co miało miejsce w odległej przeszłości, kiedy jeszcze człowieka nie było i naszej ziemi. Odnajdywałem w proroctwach księgi Daniela i Apokalipsy wiele materiału, który budował moją wiarę, który przybliżał mnie do Boga, który dopingował mnie do głębszego studiowania Pisma Świętego. Dlatego bardzo wiele moich wystąpień, prelekcji, wykładów, nauczania, katechezy właśnie czerpię z księgi Daniela w Starym Testamencie i księgi Apokalipsy w Nowym Testamencie. Dzisiaj mamy drugi odcinek, że tak powiem, studium tematu związanego z proroczym okresem milenium przedstawionym w księdze Apokalipsy. Mieliśmy pierwszy odcinek, podczas którego skoncentrowaliśmy się na naszej planecie. Pamiętamy, że Pan Jezus Chrystus powróci na ten świat z wielką mocą, chwałą, na obłokach, w otoczeniu zastępów anielskich. Przy przyjściu Pana Jezusa sprawiedliwi zmarli zmartwychwstaną i razem z tymi, którzy żywo doczekają przyjścia Chrystusa, zostaną zabrani do Królestwa Niebios. Niesprawiedliwi zmarli pozostaną nadal w swoich grobach, a niesprawiedliwi, którzy doczekają powrotu Pana Jezusa, zginą. Ziemia na okres 1000 lat stanie się bez życia, stanie się chaosem, stanie się, jak to mówi Pismo Święte, otchłanią, czeluścią. Na tej ziemi pozostanie jedynie Lucyfer i jego zastępy demonów. Przez ten okres 1000 lat Lucyfer będzie jakby związany wielkim łańcuchem i uwięziony na tej spustoszonej ziemi, przyrównanej do otchłani, bo nie będzie miał możliwości opuścić naszej planety i przenieść swojego buntu w inne rejony wszechświata. Bóg na to już nie pozwoli. Ale po okresie 1000 lat nastąpi drugie zmartwychwstanie niesprawiedliwych. Szatan zjednoczy ich i zaatakuje święte miasto Nowe Jeruzalem, które w międzyczasie stąpi na ziemię. Kiedy niesprawiedliwi otoczą święte miasto Nowe Jeruzalem, będzie miał miejsce sąd ostateczny, w wyniku którego wyrokiem szatan, jego demony i niesprawiedliwi zostaną unicestwieni. Te wszystkie wydarzenia ukażą również całemu wszechświatu, że niesprawiedliwi już nigdy się nie nawrócą, oni pozostaną tacy, jacy byli. Ale o tym bardzo dokładnie mówiliśmy sobie w rozważaniu o milenium w jego części pierwszej. Dzisiaj chciałbym się skoncentrować na okresie milenium w kontekście zbawionych. Co zbawieni przez 1000 lat robić będą w niebie, w Królestwie Chrystusa? A po co w ogóle ten okres milenium? Jaki on ma sens? Jaki on ma cel? Kiedy zaczynałem czytać Pismo Święte, miałem wtedy lat już 17-18, kiedy czytałem o milenium, wydawało mi się to nierozsądne. Czy nie lepiej byłoby, żeby Pan Jezus przyszedł na świat, zniszczył wszelkie zło, zbawionym dał życie wieczne i to byłby finisz? Po co jeszcze ten dodatkowy okres milenium? Po co jeszcze ten dodatkowy sąd ostateczny? Po co jeszcze wydłużać historię grzechu? Ale jednak w miarę upływu lat czytania Pisma Świętego zrozumiałem, że tu nie tylko chodzi o zniszczenie zła,
ale o udowodnienie całemu wszechświatu, czym jest zło i czy przede wszystkim Bóg jest winny temu, że zło, ból, cierpienie i śmierć zaistniały na naszej planecie. Wiecie, temat milenium to jest temat, który również w różnych, że tak powiem, wyznaniach chrześcijańskich jest opacznie rozumiany. Są takie społeczności chrześcijańskie, które uważają, że okres milenium, okres apokaliptycznego tysiąclecia będzie miał miejsce przed powrotem Pana Jezusa. W tym okresie milenium nastaną tak wspaniałe, tak piękne, tak dogodne warunki czy wierności wobec Boga, że Pan Jezus powróci na ziemię już, prawda, przygotowaną na Jego przyjście. Różne są na ten temat opinie. Niektórzy twierdzą, że w okresie milenium niesprawiedliwi będą mieli szansę jeszcze raz podjąć decyzję, po której stronie się opowiadają, czy po stronie Boga, czy po stronie zła, szatana. Ja chcę przedstawić proroctwa dotyczące milenium z punktu widzenia Księgi Apokalipsy, jak to zostało przedstawione i pokazane Janowi na wyspie Patmos w końcu pierwszego wieku naszej ery. Oczywiście pamiętajcie o tym, że zachęcam wszystkich serdecznie, gorąco do subskrypcji naszego kanału. Nie zapomnijcie nacisnąć dzwoneczka. No i oczywiście zostawcie swój komentarz pod dzisiejszym materiałem. No i łapeczka, no chciałbym w górę, ale jeśli ktoś uzna, że inaczej, może być w dół. Ważne, żeby słuchać i reagować, myśleć, analizować, bo moje prelekcje być może nie wszystkich przekonają co do tych racji, które przedstawiam, ale chciałbym, żeby przynajmniej zdecydowaną większość słuchaczy zdopingowały do bardziej gorliwego, rzetelnego, obiektywnego studiowania Pisma Świętego, bo to jest przecież podręcznik zbawienia, natchnione objawienie Boże. A więc druga część milenium. Kto wszedł na kanał i od razu trafił na drugą część, bardzo proszę, niech najpierw przestudiuje pierwszą część naszego tematu, pierwszy wykład dotyczący milenium, a potem drugi, żeby to wszystko, jak to mówimy, miało ręce i nogi i było zrozumiałe. A więc z natchnionych opisów powrotu Pana Jezusa, paruzji w Starym i w Nowym Testamencie wiemy, że zbawieni zostaną zabrani do nieba. Sprawiedliwi zmarli zmartwychwstaną podczas przyjścia Pańskiego i razem z tymi, którzy żywo doczekają powrotu, zabrani do Królestwa Niebios. Gdzie to Królestwo Niebios będzie? Nie wiem. Gdy mówimy, że zostaną zabrani do nieba, to rozumiemy, że do nieznanego nam miejsca wszechświata, gdzie przebywa Bóg. Kiedy jeszcze Pan Jezus był na ziemi przed swoim odejściem, pocieszał swoich uczniów, zachęcał ich do wiary i wytrwałości i zapowiadając im swoje odejście, jednocześnie obiecywał im, że na pewno powróci. Jedna z takich wspaniałych obietnic danych przez Pana Jezusa, że powróci, aby zakończyć historię świata, historię grzechu i zabierze swoich wiernych do Królestwa Niebios, znajduje się w Ewangelii Jana w rozdziale 14, wersety 1-3. Pan Jezus powiedział: niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział.
idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Jezus swoim proroczym wzrokiem ogarniał przyszłość. Widział, jakie problemy, trudności, boleści, prześladowania, zwątpienia, zniechęcenia spadną na jego wyznawców. Dlatego zachęca ich, nie bójcie się, niechaj się wasze serce nie trwoży, wierzcie, ufajcie. Potem Pan Jezus mówi, w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Oczywiście jest to metafora. Nie chodzi tu o mieszkania typu bloków, osiedli mieszkaniowych. Chodzi tu o kwestię zbawienia. Dla każdego znajdzie się miejsce zbawienia w Królestwie Bożym. Pan Jezus mówi, gdyby im było inaczej, byłbym wam powiedział. I potem dodaje, idę przygotować wam miejsce. Ten zwrot, idę przygotować wam miejsce, kiedy dokładniej zaczniemy się jemu przyglądać, dotyczy orędowniczej służby Jezusa Chrystusa w niebiańskiej świątyni. Tam przed obliczem Boga Ojca, jak piszą o tym księgi, list do Hebrajczyków, Apokalipsy, księga Daniela i inne biblijne Starego i Nowego Testamentu, tam przed obliczem Boga Ojca Chrystus jako nasz orędownik, arcykapłan, rzecznik, obrońca, jako ktoś, kto oddał swoje życie za nasze winy, wstawia się za nami, abyśmy otrzymali ostateczne przebaczenie, aby nasze imiona zostały wpisane w księgi żywota baranka, abyśmy mogli żyć wiecznie i otrzymali koronę nieśmiertelności, gdy Pan Jezus powróci. I potem Pan Jezus mówi, że jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, czyli jeśli czas dojrzeje, historia dobiegnie swego końca, a moja orędownicza służba za was zakończy się, wtedy przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. A więc mamy tu obietnicę powrotu Pana Jezusa i ostatecznego wybawienia wiernych. Zbawieni zostaną zabrani do Królestwa Niebios. Na jak długo? I co w ogóle będą robić zbawieni w niebie? Na te pytania odpowiadają nam szczególnie proroctwa Apokalipsy, ale nie tylko. Zapisy prorocze Biblii informują nas, że podczas tego apokaliptycznego okresu tysiąclecia, milenium, zbawieni otrzymają prawo sądu i będą sądzić świat. Jezus pokazał to Janowi w wizji. Jan to wiernie i rzetelnie zapisał w Księdze Apokalipsy w 20 rozdziale od wersetu 4. Po opisie uwięzienia szatana na spustoszonej ziemi na okres tysiąca lat, uwaga Jana jest odwrócona od naszej planety i skierowana ku niebiosom. I teraz tam widzi zbawionych przed tronem Bożym. I tak opisuje, co widział. 20 rozdział od wersetu 4 Księga Apokalipsy. I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu.
nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z Nim będą przez 1000 lat. Jan widzi wokół tronu Bożego nieprzeliczone trony, na których zasiadają sprawiedliwi, zbawieni, którym dano prawo sądu. Wśród tych zbawionych są ludzie ze wszystkich epok historii świata i narodów. Są tam zbawieni z czasów Starego Testamentu. Abraham, być może król babiloński Nebukadnezar, wielki grzesznik, któremu przebaczono winy, król Judei Manases. Są tam apostołowie. Są tam również ci, których za miłość do Boga i Słowa Bożego spalono na popiół, porąbano na kawałki. Ludzie, którzy oddali i poświęcili swoje życie dla sprawy Bożej. Oni otrzymali prawo sądu. Oni zmartwychwstali w pierwszym zmartwychwstaniu podczas powrotu Pana Jezusa. Oni będą sądzić świat. Co to znaczy? Jak to należy interpretować? Czy mamy w innych księgach Pisma Świętego wyjaśnienie tego, co znaczy wizja, iż zbawieni, sprawiedliwi otrzymali prawo sądu? Tak, są takie teksty. Otwórzmy pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział. I w 6 rozdziale pierwszego listu do Koryntian popatrzmy na werset 2 po 3. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, wersety od 2 po 3. Paweł, apostoł w połowie pierwszego wieku, pisze do Koryntian takie słowa. Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy, cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Jeśli dobrze rozumiem, apostoł Paweł zapisał, że sprawiedliwi zbawieni otrzymają prawo sądu, co znaczy, że będą sądzić świat i aniołów? Popatrzmy na pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, werset 5, gdzie Paweł zapisał: przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Ileż to pytań się ciśnie do naszego umysłu związanych z Bogiem, ze zbawieniem, historią świata, śmiercią Chrystusa, buntem Lucyfera. Zastanawiamy się, dlaczego tak się stało, a nie inaczej. Właśnie wtedy, w okresie milenium, gdy otrzymamy prawo sądu, będziemy sądzić to, co ukryte w ciemności. Dlatego Paweł napisał: tu na ziemi nie próbujmy wydawać osądów, bo często możemy się pomylić. Przyjdzie czas sądu właśnie w okresie milenium, kiedy wszystkie tajemnice tego świata zostaną wyjaśnione. Również Pan Jezus, kiedy przebywał na naszej ziemi, o tym mówił. Popatrzmy na Ewangelię Łukasza i tam 22 rozdział, wersety 28 po 30. Pan Jezus do swoich uczni powiedział: wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich, a ja przekazuję wam królestwo, jak i mnie Ojciec mój przekazał, abyście jedli i pili przy stole moim, w królestwie moim i zasiadali na tronach, sądząc 12 plemion Izraela.
Jezus powiedział, abyście jedząc i pijąc ze mną przy stole zasiadali na tronach i sądzili 12 plemion Izraela. I dokładnie o tym czytamy w Księdze Apokalipsy. I jeszcze jeden tekst, Ewangelia Mateusza, 19 rozdział. I tam w 19 rozdziale popatrzmy na werset 27 i 28. Wtedy odpowiadając, Piotr rzekł mu, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż za to mieć będziemy? A Jezus rzekł im, zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, czyli przy powrocie Pana Jezusa, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. A więc widzicie, to co Janowi pokazano w wizji Apokalipsy na Patmos, to co pokazano mu na temat milenium i tego co podczas milenium będą robić, czym będą się zajmować zbawieni w Królestwie Chrystusa w niebiesiech, to nie jest nic nowego. O tym pisał apostoł Paweł w liście do Koryntian, o tym uczył Pan Jezus, kiedy przebywał na tej ziemi. Zbawieni w okresie 1000 lat będą sądzić świat i aniołów, będą sądzić 12 pokoleń Izraela. Będą rozwiązywać i poznawać wszelkie tajemnice świata związane z Bogiem, z Bożym planem zbawienia, buntem Lucyfera, ofiarą Chrystusa na krzyżu Golgoty. Ale dlaczego tak będzie? I w ogóle co to wszystko znaczy? Widzicie, wydaje mi się, że największym profetycznym, czyli proroczym wydarzeniem przyszłej historii Ziemi będzie sąd ostateczny. Niektórzy mówią o powrocie Pana Jezusa, niektórzy mówią o Jego śmierci na krzyżu Golgoty. Tak, to są bardzo ważne, fundamentalne wydarzenia Bożego planu zbawienia, ale sąd ostateczny to będzie coś niesamowitego. Dlatego, że na sądzie ostatecznym kończy się historia grzechu. Kończy się wielki bój między Chrystusem a szatanem, dobrem a złem. Wyrokiem sądu ostatecznego szatan i upadli aniołowie oraz wszyscy ludzie bezbożni ulegną unicestwieniu. Potem ziemia wróci do stanu doskonałości i na zawsze pozostanie mieszkaniem zbawionych ludzi. Lecz zanim to się stanie, Bóg musi przeprowadzić działania przygotowawcze do sądu ostatecznego. I te działania przygotowawcze do sądu ostatecznego w pewnej mierze zostaną zlecone również zbawionym w okresie milenium w niebie. Czyli to, co jest ważne, to, co chciałbym, żebyśmy zapamiętali. Milenium jest okresem przygotowawczym do sądu ostatecznego. Milenium jest okresem przygotowawczym do sądu ostatecznego. Tak również bywa w sądach ziemskich, świeckich. Zanim odbędzie się rozprawa sądowa, na której przestępca zostanie skazany, odbywa się proces przygotowawczy, poznawanie materiałów śledczych. I mniej więcej to samo będzie miało miejsce w okresie milenium w niebiesiech. Podczas milenium zbawieni będą uczestniczyć w tak zwanym, to jest oczywiście nazwa umowna, sądzie milenijnym w niebie, obejmującym czynności śledcze, czynności przygotowawcze do sądu ostatecznego nad niesprawiedliwymi. A więc jaki jest cel i sens sądu milenijnego w niebie? Przede wszystkim proszę zwrócić uwagę, że sąd milenijny niczego nie zmienia.
Niczego nie zmienia. Po drugie, sąd milenijny jest fazą wstępną i przygotowawczą do sądu ostatecznego. A po trzecie, sąd milenijny przygotowuje materiał śledczy, materiał dowodowy dotyczący niesprawiedliwych, którzy powstaną w drugim zmartwychwstaniu po milenium na sąd ostateczny. W sądzie milenijnym uczestniczą zbawieni. Wydaje mi się, że Bóg nie chce sam jedynie decydować o losach i przyszłości ziemi. Chce, aby te decyzje zapadły jakby kolegialnie, przy współudziale wszystkich zainteresowanych stron, mieszkańców wszechświata, aniołów i zbawionych ziemian. Po piąte, Bóg umożliwi zbawionym dostęp i wgląd w akta niebios. Zbawieni będą mogli zweryfikować Boże wyroki, przekonać się o ich słuszności, zanim zostaną ogłoszone na sądzie ostatecznym. I wydaje mi się, że to jest niezwykle ważna, szalenie doniosła prawda. Bo tak naprawdę to kto w tym wielkim boju między dobrem a złem został oskarżony? Kto? Bóg. To Lucyfer oskarżył Boga. To Lucyfer podniósł rebelię przeciwko Bogu, insynuując, że Boże rządy, że Boża postawa, Boże prawa są po prostu niewłaściwe, złe. A więc to Lucyfer od samego początku, gdy wystąpił przeciwko Bogu, rzucił na Boga najróżniejsze oszczerstwa. I wielu w te oszczerstwa uwierzyło. Przynajmniej 1/3 aniołów, które stały się demonami, przeciwstawiając się Bogu. I przez wszystkie wieki historii ludzkości ludzie zarzucali Bogu niesprawiedliwość. Gdy płonęły krematoria w Oświęcimiu, ludzie widzieli winę Boga, pytając, gdzie jest Bóg, dlaczego Bóg do tego dopuścił. Wielu wtedy w ogóle przestało wierzyć w Boga. Gdy dzieją się jakieś nieszczęścia, ludzie mają tendencję obwiniać za nie Boga. Taka jest upadła natura człowieka. Widzieć w Bogu winnego wszelkiego zła, które dzieje się na świecie. I właśnie w okresie milenium, w okresie tysiąclecia, tego apokaliptycznego okresu, zbawieni w niebiesiech, będą mogli wszystkie te tajemnice i zagadki, wątpliwości, oskarżenia pod adresem Boga rozwiązać i przekonać się, jak naprawdę było. Sąd milenijny rozwiąże wszelkie zagadki i tajemnice dotyczące dziejów ludzkości, upadku Lucyfera, Bożego postępowania. No i po siódme, zbawieni na podstawie rejestrów w księgach niebios będą mogli poznać życie każdego zgubionego człowieka i przekonać się, jakie przeznaczenie sobie wybrał. Jest to istotne, zwłaszcza w kontekście tego, że wśród zgubionych mogą być osoby bliskie, osoby, które kochaliśmy, inne osoby, których zbawienia się spodziewaliśmy, których spodziewaliśmy się ujrzeć w niebie. I właśnie wtedy, badając te rejestry ksiąg niebiańskich, znajdziemy odpowiedzi. Dlaczego tego czy tamtego, Kowalskiego, Malinowskiego nie ma wśród zbawionych? Co się stało? Uzyskamy satysfakcjonującą wiedzę na temat tego, co Bóg ze swojej strony zrobił dla ich ocalenia i czy w ogóle Bóg jest odpowiedzialny w jakimkolwiek stopniu za ich zgubę. Po ósme,
zostaną usunięte wszelkie wątpliwości dotyczące Boga, wielkiego boju pomiędzy dobrem a złem. Wszystko musi być raz na zawsze wyjaśnione. I to będzie najpewniejsza gwarancja, że już nikt nigdy nie podważy słuszności Bożych praw i porządku wszechświata ustalonego przez Stwórcę. No i oczywiście Bóg wykaże swoją niewinność. Bóg wykaże bezpodstawność buntu Lucyfera. Jan opisał końcowy wniosek, jaki wyciągnęli zbawieni z sądu milenijnego. Jest on zapisany w Księdze Apokalipsy w 15 rozdziale i wersety od 2 po 4. Czytam 15 rozdział, wersety od 2 po 4 w Księdze Apokalipsy. I widziałem jakby morze szkliste zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem i nad liczbą imienia jego. Ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże. I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego i pieśń Baranka, mówiąc: wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący, sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twego, bo Ty jedynie jesteś święty, to też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. Jan w tej wizji widzi tron, przed tronem morze szkliste zmieszane z ogniem i stoją tam zbawieni. I ci zbawieni oddają hołd Bogu i śpiewają: Boże, Ty jesteś święty, sprawiedliwy, wszystkie Twoje wyroki są słuszne, wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci hołd, bo Twoje drogi, Twoje wyroki są sprawiedliwe. A więc nikt ze zbawionych po okresie milenium nie będzie miał już żadnych wątpliwości co do Bożej sprawiedliwości i Bożego planu zbawienia i wielkiego boju pomiędzy dobrem a złem. Gdy okres milenium będzie dobiegał końca, gdy ten proces przygotowawczy do sądu ostatecznego dobiegnie końca, na ziemię stąpi święte miasto Nowe Jeruzalem. W Księdze Apokalipsy w 21 rozdziale i wersecie 2 prorok zapisał to, co mu Pan Jezus pokazał w wizji na Patmos. I widziałem miasto święte, Nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Kontekst biblijny wskazuje, że niebiańskie Jeruzalem jest stolicą wszechświata, miejscem zamieszkania Boga. Święte miasto, które stąpi na ziemię, stanie się stolicą Bożą na odnowionej ziemi. Nasza planeta stanie się centrum wszechświata, siedzibą Trójcy Przenajświętszej, miastem koronnym tronu Bożego. Będzie to zamierzone działanie Boga. Po tysiącach lat historii grzechu i niszczycielskiej działalności Lucyfera ziemia zostanie właśnie w ten szczególny sposób zrehabilitowana i uhonorowana wśród innych światów we wszechświecie powołanych do istnienia przez Boga. Jednocześnie, kiedy okres milenium będzie dobiegał końca, kiedy święte miasto stąpi na naszą planetę, nastąpi drugie zmartwychwstanie niesprawiedliwych. O tym czytamy w Księdze Apokalipsy, w 20 rozdziale i wersecie 5. Inni
umarli nie ożyli. Aż się dopełniło 1000 lat, to jest pierwsze zmartwychwstanie. Przy powrocie Pana Jezusa zmartwychwstaną sprawiedliwi. Niesprawiedliwi pozostaną dalej w swoich grobach, a ci niesprawiedliwi, którzy doczekają żywo powrotu Pana Jezusa, po prostu zginą. Po milenium wszyscy oni zmartwychwstaną. Dlatego Jan, aby odróżnić zmartwychwstanie sprawiedliwych przy przyjściu Pana Jezusa od zmartwychwstania niesprawiedliwych, gdy będzie dobiegał końca okres milenium, zmartwychwstanie sprawiedliwych nazywa pierwszym zmartwychwstaniem i pisze o nim bardzo pozytywnie. Błogosławiony ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nimi druga śmierć nie ma mocy. I zmartwychwstanie niesprawiedliwych nazywa zmartwychwstaniem drugim, zmartwychwstaniem na sąd ostateczny. I w wizji sądu ostatecznego, która zawarta jest w końcowej części 20 rozdziału, w wersecie 13, czytamy o tym drugim zmartwychwstaniu następujące słowa. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali. I byli osądzeni każdy według uczynków swoich. Ileż to istnień ludzkich pochłonęły morza i oceany przez wszystkie wieki dziejów ludzkości. W końcu okresu II wojny światowej radziecka łódź podwodna zatopiła okręt hitlerowski Gustloff. 6000 istnień ludzkich spoczęło na dnie Bałtyku. Więcej niż przy katastrofie Titanika. Pamiętam, że przy katastrofie Titanika zginęło około 2000 ludzi. A ile zginęło w mniejszych katastrofach? Stamtąd z dna mórz i oceanów zmartwychwstaną niesprawiedliwi. Z pustyń, z lasów, łąk, pól, zmartwychwstaną niesprawiedliwi. Tam, gdzie śmierć ich zastała, zmartwychwstaną na sąd ostateczny. Szatan wtedy zgromadzi tych niesprawiedliwych. O tym mówiliśmy bardzo dokładnie w pierwszej części naszego rozważania o milenium. Teraz to ogólnie przedstawiam. A więc szatan zgromadzi tych niesprawiedliwych i ze swoimi demonami nakłoni te nieprzeliczone masy bezbożnych do ataku na Nowe Jeruzalem. Szatan wmówi im możliwość zdobycia świętego miasta i odniesienia zwycięstwa. W 20 rozdziale Księgi Apokalipsy czytamy od wersetu 7, a gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, te zmartwychwstałe narody w drugim zmartwychwstaniu po milenium, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. A więc te nieprzeliczone rzesze niesprawiedliwych, podjudzone, zdopingowane przez Lucyfera, ruszają na sprawiedliwych, na święte miasto Nowe Jeruzalem. Tak to jest przedstawione w proroctwach Księgi Apokalipsy. I wtedy właśnie, gdy wszystkie moce zła zbiorą się wokół Nowego Jeruzalem, Bóg wykorzysta ten moment dla przeprowadzenia sądu ostatecznego. I wtedy właśnie dojdzie do unicestwienia szatana, demonów i niesprawiedliwych. Wyrokiem sądu ostatecznego, po sądzie ostatecznym, szatan, jego upadli aniołowie i niesprawiedliwi zostaną unicestwieni na zawsze. W Księdze Apokalipsy,
w 20 rozdziale, od drugiej części wersetu 9 czytamy: i spadł z nieba ogień i pochłonął ich, a diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Spada ogień z nieba. Ten żywioł Bóg użyje, aby ostatecznie unicestwić zło. Zostało to przedstawione w obrazowym języku, w metaforze, w przenośni, jako wrzucenie szatana, demonów i wszystkich jego zwolenników i wszystkich niesprawiedliwych do jeziora płonącego ogniem i siarką. Jezioro płonące ogniem i siarką nie oznacza piekła. Dręczenie szatana, demonów i jego zwolenników i niesprawiedliwych dniem i nocą w ogniu i siarce przez wieki wieków jest obrazową alegorią ich zupełnego unicestwienia, wiecznego pobytu albo wiecznego stanu drugiej śmierci, wiecznego nieistnienia. Tak to sobie wyobrażam, że być wrzuconym do tego jeziora płonącego ogniem i siarką, być w tym jeziorze płonącym ogniem i siarką przez wieki wieków we dnie i w nocy, to oznacza, że ten ktoś będzie w stanie drugiej śmierci na zawsze. Jest to śmierć druga, śmierć wieczna, bez żadnej nadziei, unicestwienie. I o tym bardzo wyraźnie mówi Księga Apokalipsy. Nie jest to piekło w znaczeniu dogmatu Kościoła katolickiego, bo do tego jeziora płonącego ogniem i siarką jest też wrzucony szatan i jego demony, czyli diabły. Wszyscy oni, którzy zostali wrzuceni do tego jeziora, zostają unicestwieni. Jan zapisał w 20 rozdziale i 14 wersecie: i śmierć, i piekło, czyli grób, zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do jeziora ognistego, czyli unicestwiony. Nie ma mowy o jakichś wiecznych mękach piekielnych, torturach. W 8 wersecie, 21 rozdziale, Jan zapisał: udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych i zabójców i wszeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga, wieczna śmierć. Pierwszą śmiercią my wszyscy umieramy. Sprawiedliwi i niesprawiedliwi, wierzący i niewierzący. I wszyscy zmartwychwstaniemy z tej pierwszej śmierci. Sprawiedliwi do życia wiecznego, niesprawiedliwi na sąd ostateczny. Ale śmierć druga jest wyrokiem sądu ostatecznego. Dotyczy tylko niesprawiedliwych. I jest to wieczne unicestwienie, niebyt, nieistnienie. O tym pisał również ostatni prorok Starego Testamentu, prorok Malachiasz. W księdze proroka Malachiasza, ostatniej księdze Starego Testamentu, w rozdziale 3 od wersetu 19 na temat drugiej śmierci, śmierci niesprawiedliwych i szatana, czytamy takie słowa: bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, także im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. A dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości
z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem jak cielęta wychodzące z obory i podepczecie bezbożnych tak, że będą prochem pod waszymi stopami w dniu, który ja przygotowuję, mówi Pan zastępów. Malachiasz powiedział, spali ich ten dzień. W tym jeziorze obrócą się w popiół, przestaną istnieć na zawsze. Bardzo ładnie oddał to prorok Abdiasz. W księdze proroka Abdiasza, jednej z ksiąg proroków mniejszych, Abdiasz, przedstawiając los niesprawiedliwych, ostateczny los niesprawiedliwych, napisał o nich w ten sposób. Jest to pierwszy rozdział i druga część 16 wersetu księgi Abdiasza. I będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było. Będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było. Koniec. Zupełne unicestwienie. Wielki bój zakończy się. Bóg odnowi świat. Grzech, śmierć, ból, cierpienie, wszelkie formy zła przestaną istnieć. Ludzie zbawieni będą żyć wiecznie na odnowionej, doskonałej ziemi. W społeczności z Bogiem, Chrystusem, aniołami, serafami. Wyobrażam sobie, że będziemy mieli możliwości zwiedzać wszechświat, odwiedzać inne cywilizacje, które Bóg stworzył, kontaktować się z nimi i wspólnie czcić Chrystusa za Jego miłość okazaną na krzyżu Golgoty. Bo gdyby nie Jego śmierć na krzyżu Golgoty, nikt z nas nie miałby szans na ocalenie, bo to Jego krew zmyła nasze winy i grzechy, zagwarantowała nam Boże przebaczenie i życie wieczne na nowej ziemi. I tak dobiegliśmy do końca naszego rozważania dotyczącego proc apokalipsy o milenium, o tysiącleciu. Gdyby ktoś chciał, to już takie tradycyjne ogłoszenie, które podaję zawsze, gdyby ktoś chciał otrzymać materiał z dzisiejszego rozważania, bardzo proszę napisać na nasz kanał, wyślemy pocztą internetową, Milenium, druga część. Oczywiście również bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe. Ono nam pomaga się rozwijać, reklamować nasz kanał, docierać do coraz większej, coraz szerszej ilości osób. Pamiętajcie o tym, jeśli chcecie w jakiś sposób dołączyć się do naszej działalności misyjnej, ewangelizacyjnej, rozpowszechniania prawd Słowa Bożego, wspomóżcie nas, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Wszystkie dane, gdzie, konto i tak dalej znajdują się w opisie pod dzisiejszym programem. Dziękuję za uwagę. Amen.